Muflerz to kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to. Koncert. Filharmonia, ulica Jana Pawła II, 3, nadzwyczajny recital szopenowski, zagra Leonora Armelini, zdobywczyni 5. nagrody w 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Piątek, godzina 19, bilety 60 i 55 zł. Filharmonia, ulica Jana Pawła II, 3, koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, 30 lat jak jeden koncert. Sobota, godzina 19, bilety 120 i 110 zł. Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego 5A. Koncert chanukowy kantora Majka Steina. Niedziela, godzina 16, wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ulica Wodna 20/4. Koncert Kaśki Sochackiej, Ciche Dni, tour. Sobota, godzina 18, bilety 60 zł. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego 11, jam session. Piątek, godzina 18, wstęp wolny. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego 11, koncert Piotra Krakowskiego, youtubera. Sobota, godzina 19.30, wejściówki 30 zł. Motor Rock Pub, ulica Wyoming 3, koncert zespołów Sarmat, Balzagot i Trwoga. Sobota, godzina 19, wejściówki 30 zł. Wydarzenia. Klubo-księgarnia Cepelin, Stary Rynek 7. Spotkanie z Urszulą Kuczyńską, autorką książki Atom dla klimatu. Czwartek, godzina 18, wstęp wolny. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ulica Zaruskiego 1A. Ustecki historyczny czwartek, nie tylko na saksy, Polacy w dawnej Stolpmünde. Spotkanie z Marcinem Barnowskim, czwartek, godzina 18, wstęp wolny. Hala Gryfia, ulica Szczecińska 99, Wielka Gala, Puchar Polski FTS w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, sobota, godzina 18.30, bilety od 20 zł. Kino Rejs, Aleja 3 Maja 22, MCK, Aleja 3 Maja 22, Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego 5A, Festiwal Miejsce Kobiet w programie Filmy, Debata, Warsztaty, Spotkania, Monodram Dzika, Magdaleny Planety i koncert trio Sutari. Czwartek, niedziela, szczegółowy program na stronie sok.slupsk.pl. Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Grodzka 3. Spotkanie z geolożką i przewodniczką po Sudetach Roxaną Knapik w ramach Wystawy Minerałów. Sobota, godzina 12, wstęp wolny. Nowy Teatr, ulica Lutosławskiego 1. Szalone Nożyczki, komedia kryminalna Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Piątek, niedziela, godzina 19, bilety 45 i 40 zł. Teatr Tęcza, ulica Waryńskiego 2, Niedźwiedź i Masza, czyli Gdzie moja kasza, sobota, godzina 11, bilety 25 i 22 zł. Klubo-księgarnia Cepelin, Stary Rynek 7, Polka Niepodległa, Nowe Wyzwania, spotkanie z profesor Magdaleną Środą, sędzią Joanną Hetnarowicz-Sikorą i mecenas Danutą Wawrowską, sobota, godzina 16, wstęp wolny. Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. Spotkanie z doktorem Andrzejem Stachowiakiem, autorem książki Miejsca Święte na Pomorzu. Czwartek, godzina 18, wstęp wolny. Muzeum Pomorza Środkowego, ulica Szarych Szeregów 12. Pomniki Wału Pomorskiego, historia była i nie była. Wykład doktora Marcina Prusaka. Sobota, godzina 12, wstęp wolny. MCK, Aleja 3 Maja 22. Po podróży spotkanie z podróżniczką Joanną Raczyńską, która przedstawi relacje z wyprawy do Nigru. Poniedziałek, godzina 18, wstęp wolny. Klubo-księgarnia Cepelin, Stary Rynek 7. Dyskusyjny klub książkowy, Pusty Przelot, Daniel Odija. Wtorek, godzina 19, wstęp wolny. Kawiarnia artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego 11. Wieczór stand-up, Filip Puzyr ze swoim autorskim programem Pan Judo. Czwartek, godzina 19.30, wejściówki 25 i 30 zł. Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego 5A. Wieczór stand-up, Maciej Brudzewski w swoim najnowszym programie Gniazdo Szerszeni. Wtorek, godzina 20, bilety 40 zł. Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ulica Zaruskiego 1A. Fraktal. Odsłonięcie mozaiki artystycznej mieszkańców Ustki i okolic. Wtorek, godzina 17, wstęp wolny. Podkowa Cafe, ulica Starzyńskiego 6-7. Wieczorek taneczny dla osób 50+. Piątek, godzina 20, wejściówki 19 zł.